Jesteśmy na konferencji prasowej Królowe Przetrwania. Z mojej jest Natalia Janoszek. Natalia, w ogóle jak ty się czujesz w tym takim powrocie do mediów, o którym się mówi? Kiedyś trzeba było wrócić. Czuję się dobrze, cieszę się, że zgodziłam się na udział w tym programie, bo miałam obiekcje, obawiałam się reality TV, to w ogóle nie jest mój klimat i coś, z czym miałam wcześniej do czynienia, więc było to zdecydowanie rzucenie się na głęboką wodę, ale nie żałuję i cieszę się, że dzisiaj tutaj jesteśmy i mieliśmy szansę zobaczyć, jak to będzie wyglądało w telewizji. No właśnie, czy ty się w ogóle bałaś tego powrotu w ogóle jakby do telewizji? Bałaś się tego momentu właśnie, kiedy się spotkasz z nami, dziennikarzami? Przede wszystkim musiałam się odsunąć z życia publicznego ze względu na swoje zdrowie psychiczne. I to był główny punkt. A drugi punkt to sprawa sądowa, która się toczy i to, że spotykając się z mediami, oczywiście każdy chciałby wiedzieć jak najwięcej, a ja na chwilę obecną jak najwięcej nie mogę powiedzieć ze względu dla dobra sprawy. I to były takie dwa naturalne czynniki, które sprawiły, że się wycofałam, co nie zmienia faktu, że mam bardzo dużo do powiedzenia i że ten program jest początkiem trochę zawalczenia o siebie i powrotu, bo wierzę, że prawda się obroni i też albo ja się dam zniszczyć, albo wrócę i zawalczę o siebie i to też ta dżungla pozwoliła mi na taki powrót. No właśnie, w tym programie część uczestniczek wiedziało o różnych sytuacjach kuluarowych, które się działy związanych z tobą w mediach, a niektóre nie. Więc w ogóle widziałam, że w programie na samym początku widziałaś ich spojrzenia, ale później to ustępowało. Widziałam, że właśnie, że Aneta Glam bardzo ci tak niemiło przywitała, a powiedziała, że nawet dzisiaj się przywitałyście, więc zmieniła podejście. Po swoich doświadczeniach uważam, że nie można oceniać człowieka po okładce. I ten program był programem, w którym bardzo założyłam sobie, żeby nie oceniać innych okładce, bo myślę, że każdą uczestniczkę można było na swój sposób ocenić. Mamy tutaj uczestniczki z różnych programów, z różnymi doświadczeniami życiowymi. Ja zostałam oceniona po okładce i nie chciałam robić tego innym. Wiem, jak to bardzo boli, kiedy jest się ocenianym stereotypowo lub przez jakieś informacje. Dlatego fajnie było poznać się. Oczywiście pani Aneta na początku faktycznie gdzieś miała problem, żeby się nawet ze mną przywitać. Ale założyłam sobie, że nie będę walczyć o to, żeby ktoś mnie polubił. Będę sobą, pokażę się, jakim jestem człowiekiem i pozwolę innym zdecydować po tym, co widzą na własne oczy, co do mnie. No ale właśnie, czy doszło do tego przywitania tutaj waszego dzisiaj? Tak, oczywiście. Nie ukrywam, że Aneta jest bardzo ciekawą osobowością i cieszę się, że miałyśmy szansę poznać się w programie, a nie właśnie z pozycji informacji w internecie. Co było najtrudniejszego dla ciebie w tej dżungli, w tym całym procesie bycia w Tajlandii? Najtrudniejsze w dżungli było zmierzenie się ze samym sobą i ze swoimi słabościami. Zdawałam sobie sprawę wchodząc, że wchodzę trochę do paszczy lwa i że jako jedyna nie wchodzę z czystą kartką, tylko większość osób ma o mnie pewne przekonania wyciągnięte z internetu. I wiedziałam, że to jest moje pierwsze zmierzenie się. Chciałam sprawdzić, czy ja jestem w stanie to udźwignąć, bo ja przez lata byłam osobą, która stroniła od skandali, romansów i generalnie tego, by o mnie pisano. Bardziej skupiałam się na pracy, więc tutaj trochę w ostatnim czasie czuję się wywołana do tablicy i to mnie bardzo mocno przytłoczyło i ta dżungla była pierwszym moim takim zmierzeniem się z nową rzeczywistością i cieszę się, że się odważyłam, bo był to, uważam, bardzo odważny ruch, żeby rzucić się w dżunglę i w reality show. W tej dżungli mieliście wiele, wiele wyzwań. Czy było coś, co cię w ogóle przerosło? Bo widzieliśmy, że jednak no, spałyście w niesamowicie trudnych warunkach. Mieliście niesamowite skrajne zadania, więc czy było coś takiego, co zapamiętałaś? Oczywiście nie możemy powiedzieć w którym odcinku, ale w ogóle jakaś taka sytuacja. Na sam koniec prawie programu stoczyłam bardzo dużą walkę. Znaczy nawet nie na koniec, ale w programie zdarzyło mi się stoczyć bardzo mocną walkę i to była bardziej walka sama ze sobą. Dlatego powtarzam, że przede wszystkim nie wyzwania były
tak trudne, ale to, jak my sobie radziłyśmy z tą dżunglą. Czy zawiązały się jakieś przyjaźnie? Mówiliśmy tutaj o Anecie Glam, ale czy są jakieś przyjaźnie, które zawiązałaś podczas tego programu? Ja jestem osobą, która stroni od konfliktów. Staram się. Oczywiście w takim miejscu, przy tylu osobach, to nie jest łatwe zadanie, ale raczej nie było mi po drodze, żeby się z kimś wykłócać. Na pewno bardzo pozytywnym zaskoczeniem była dla mnie Marta Linkiewicz, bo uważam, że jest to osoba, uważałam, że jest to osoba całkowicie inna ode mnie i zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie w tym programie. Aneta Glam też pokazała mi swoje inne oblicze od tego, które gdzieś kojarzę z show biznesu. Również Edyta jest taką osobą, która dała mi dużo ciepła w programie. Chyba nie ma takiej osoby, z którą nie miałam okazji gdzieś załapać kontaktu, poza mamą na obrotach, no ale to dlatego, że ona odpadła, kiedy ja weszłam. Nie mieliśmy szansy się nawet zobaczyć. No ale to niestety siła wyższa. W dżungli było niesamowicie dużo wyzwań i zastanawiam się, czy po takim doświadczeniu właśnie w reality show i doświadczeniu, które miałaś wcześniej, masz jeszcze, w ogóle boisz się jeszcze czegoś? Tak po prostu pytanie. Byłam bardzo taką osobą, która się wielu rzeczy bała. I idąc do dżungli wydawało mi się, że jestem bardzo krucha i na wiele mnie nie stać. Po tej dżungli stwierdziłam, że jedynym ograniczeniem jestem ja dla siebie i to, że pozwalam trochę innym na wejście mi na głowę. I dlatego też nauczyło mnie wiele to wyzwanie. Przede wszystkim tego, żeby nauczyć się walczyć o samego siebie i trochę znaleźć swoją wartość. Wydaje mi się, że gdzieś to u mnie kulało. Może przez specyfikę mojej pracy, że zawsze byłam niewystarczająco dobra. Dlatego mam wrażenie, że to jest dopiero początek tego, co mam do powiedzenia i że dla wielu osób będzie bardzo zaskakujące to, co nadejdzie. No, wspominasz o tym, co nadejdzie, czyli to jest takie nowe otwarcie, więc co będzie dalej? Ja zawsze mówię, że tak, moja pierwsza szansa ma się dobrze, tak? Słyszałam plotki, że to jest moja druga szansa. Moja szansa pierwsza ma się dobrze. Nie może być tak, że niszczy się człowiekowi kariery na podstawie jednej osoby, która tworzy treści w internecie. Więc ja uważam, że to jest nie tyle nowe rozdanie, co nowy rozdział. I myślę, że teraz będzie szansa na poznanie prawdziwej Natalii, a nie tej Natalii, która została wybudowana w mediach, bo jest zupełnie inna od tego, kim tak naprawdę jestem. Czyli planujesz wrócić do, nie wiem, do seriali, do filmów? W którą stronę pójść? Zabawne jest to, i to pierwszy raz przyznam, że od czasu ostatnich kilku miesięcy zostałam zarzucona propozycjami pracy i to jest takie bardzo zaskakujące, bo przez lata wydawało mi się, że skrupulatna praca ciężka popłaca i że to powoli wszystko sobie działa. Okazało się, że wystarczyła jakaś wymyślona na mój temat drama, żeby nagle wszyscy zaczęli się mną interesować w Polsce, więc nie jest prawdą, że zniknęłam i nic się nie dzieje, po prostu nie wiem tak naprawdę, co z tego chciałabym wybrać. Jest sporo tych projektów. Też pracuję za granicą, moja praca tam się ma dobrze. Ale na pewno będzie można mnie zobaczyć więcej, myślę, na ekranie w najbliższym czasie. W Polsce. W Polsce. Jeszcze nie podjęłam ostatecznych decyzji, ale wydaje mi się, że nadchodzący sezon może być interesujący. Przede wszystkim najpierw posprzątam wszystkie teorie dookoła swojej osoby i przedstawię się Polakom, którzy do tej pory już wiele osób do tej pory mnie nie znało i nie miało szansy poznać osobiście, więc myślę, że to jest czas, żeby przedstawić się na nowo. To ostatnie pytanie w tym takim najtrudniejszym momencie dla ciebie, kiedy ten film, o którym mówimy, ujrzał światło dzienne, kto okazał ci największe wsparcie? Czy to była rodzina? Czy też zaskoczyły cię komentarze może niektórych osób publicznych? Największe wsparcie otrzymałam od rodziny i
To jest też spowodowane tym, że oni od lat wiedzą, jak ciężko na to wszystko pracowałam, że nikt mi nic nie dał, niczego nie ukradłam, nikogo nie okłamałam, tylko naprawdę latami na to ciężko pracowałam i oni mi dali taką siłę. Dużo wsparcia musiałam sobie sama zbudować w sobie, bo tutaj jest troszeczkę na zasadzie albo się dasz zjeść innym, albo o siebie zawalczysz. I był taki moment, gdzie myślałam, kurczę, nie po to pracowałam tak wiele lat ciężko, żeby teraz ktoś na moich plecach robił sobie karierę, wymyślając o mnie historyjki. I nie chcę żyć w takim świecie. Nie chcę żyć w świecie, gdzie ktoś może wymyślić o nas niestworzoną historię, zyskać poklask, pieniądze i zasięgi, niszcząc lata naszej pracy. I na tym się będę skupiać w najbliższych miesiącach, bo uważam, że prawo powinno zostać zaostrzone i że dość kłamstw, dość wymyślania. Właśnie te czasy chyba w tej chwili mijają. No to miejmy nadzieję, że ta sprawa się rozwiąże. To czego mogę ci życzyć? No bo w sumie idzie nowy rok, więc w tym nowym roku już. Ojej. A jeszcze chciałam dodać o wsparcie. Bardzo jestem wdzięczna za wsparcie pana Miszczaka, który zna mnie, który mam wrażenie zna prawdziwe powody ataku na moją osobę. Bo nie to są... prawda, powiedział nawet to chyba w wywiadzie ze mną, że się nie, że jakby no, przytwierdził temu rację, temu co mówisz. Moim jedynym tak naprawdę błędem było to, że dostałam się do finału programu Twoja Twarz i to był moment zapalny. Usłyszałam, że weszłam w drogę aktorką i aktorom po szkołach i że trzeba mnie się pozbyć w związku z tym. I wierzę, że ludzie to prędzej czy później zauważą. A wracając do miłych rzeczy, to przede wszystkim sobie i wszystkim czytelnikom chciałabym życzyć spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt i jak najwięcej pozytywnej energii na nadchodzący nowy rok. A w tej energii masz jakiś taki plan, który chcesz zrealizować? Albo jakieś motto, które chcesz spełnić? Na pewno uważam, że prawda zawsze zwycięży i uważam, że rok 2024 będzie rokiem prawdy, sprawiedliwości i że ujrzymy też Polskę z dużo bardziej kolorowej strony. My wszyscy, bo myślę, że wszyscy potrzebujemy takiego powiewu świeżości i nadziei na to, że to życie jest piękne, sprawiedliwe i że wszyscy zasługujemy na to, żeby żyło nam się wszystkim lżej. To tego ci życzę i dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.